pasją pieśń. Wróć się tam, gdzie z magią każdy zapach nad paści ciała pójdzie dym. I na styku i osób, a po bilice chcesz iść, dwa kierunki na raz rusz. Nauki nigdy twe nie pójdą w las, bo skoro pasją żyje w nas. Hej, hej, skoro pasją. Witajcie z tej strony Skorpion. Przed Wami kolejny odcinek z serii Karciane Studium Hearthstone. I zanim zaczniemy omawiać, taka mała informacja. Właśnie ujawniono wszystkie karty z najnowszego dodatku. Oczywiście mówimy o Solomancium. A teraz przejdźmy do omawiania karcioszek. I pierwszą kartą, którą omówię, będzie karta za 1 manę, 1 ataku, 1 życia. Jest to zwykły common, Wolpertinger, karcioszka do Huntera, łowcy. I na okrzyku bojowym przyzwij kopię tego stronnika i jest oczywiście bestią. Pierwsza rzecz to, po pierwsze, kosztuje ta bestyjka tylko 1 many, więc na pewno będzie grana podobnie jak inne bestie, które były też za 1 manę u Huntera. Oczywiście tym bardziej, jeśli będą to deki agro. Jest to bestia, więc ma synergię z bestiami. Ma ciekawą umiejkę. Przyzywamy kopię tego stronnika, czyli jak znalazł, w pierwszej turze mamy 2 miliony 1 na 1 za 1 manę. Karcioszka według mnie będzie się pojawiać, jest grywalna i zasługuje na rankedach na ocenę 4, a na arenie dostaje 4 z minusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 1 manę, zwykły common. Karcioszka do Huntera, wstęp do trupologii. Odkryj stronnika zagonią, następny stronnik zagonią, kosztuje Cię jeden mniej. Karta jak znalazł typowo do deków na agonii. I ta karta w tym momencie tylko i wyłącznie lub głównie w takich dekach będzie grana, będzie się pojawiać. W innych owszem, ale na pewno mniej. Karcioszka jest dosyć spoko i jak dla mnie zasługuje na oceny na rankedach na 4. A na arenie dostaje 4 z mocnym plusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 1 many, rara, karcioszka do Huntera, osaczenie. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi, zadaj dodatkowo 1 punkt obrażeń za każdą bestię, którą kontrolujesz. Dosyć ciekawa karta, ma nawet spoko umiejkę. Oczywiście ta karta jest mocno zależna od tego, ile kontrolujemy bestii na stole, więc im więcej, tym więcej zadajemy obrażeń stronnikowi. I właśnie tutaj też jest mały minus przy tej karcie. Niestety damage zadajemy tylko i wyłącznie stronnikowi, a nie mamy wyboru, czy w stronnika, czy w przeciwnego bohatera. Tak czy siak, karta według mnie będzie się pojawiać, będzie grana, jest grywalna i zasługuje ode mnie na rankedach na ocenę 4 z mocnym minusem, a na arenie dostaje 3 z plusem. Sprawdźmy, jaką kartę teraz omówię. Jest to karta za 4 many, 3 ataku, 5 życia. Epic, karcioszka do Huntera. Krolusk, Korodrap. Jest to bestia. Erupcja magii, zniszcz losowego wrogiego stronnika. Karta bardzo fajna. Jest bestią, więc ma synergię z bestiami. Koszty jest całkiem ok. Co więcej, ma bardzo dobrą umiejkę. Niestety w niej jest spory minus. A minusem jest tym owa losowość. Niszczymy tylko i wyłącznie losowego wrogiego stronnika. Jednakże w pewien sposób można sobie to tak wymanewrować, aby zniszczyć tego stronnika, którego chcemy. Karcioszka będzie się pojawiać, jest grywalna na pewno. Będziemy ją widywać. Ale nie aż tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na rankedach ode mnie otrzymuje ta karcioszka ocenę 4 z plusem, a na arenie dostaje 5 z minusem. Przechodzimy teraz do kolejnej karty. Jest to karcioszka dwuklasowa za 5 many, 4 ataku, 5 życia, rara, pieszczoch nauczyciela. Jest bestią, więc posiada synergię z bestiami. Prowokacja, agonia, przyzwij losową bestię o koszcie 3.
Dosyć, jak dla mnie, ciekawa karcioszka. Po pierwsze, jest bestią, czyli jak już mówiłem, ma synergię z bestiami, czyli się kombi z nimi. Po drugie, ma prowokację, czyli zawsze coś stopuje. I po trzecie, na agonii przyzywa nam losową bestię o koście 3, czyli całkiem ok. Niestety, minusem jej jest ów koszt, bo kosztuje aż 5 many. Jednakże jest to karta dwuklasowa, więc będzie można ją wykorzystać w tych dwóch klasach. Karcioszka jest grywalna, ale nie aż tak mocno, podejrzewam, jakby się chciało. Jest grywalna, karcioszka będzie się pojawiać, ale nie za często. I ode mnie otrzymuje na rankadach ocenę 4 z mocnym minusem. A na arenie ta karcioszka ode mnie otrzymuje ocenę 4 z mocnym plusem. Następną kartą, którą omówię, jest zatrzymany, 1 ataku, 2 życia, rar, wzdęty pyton i jest to bestia. I jest to bestia, agonia, przyzwij pechowego tresera 4x4. Jest to bestia, więc ma synergię z bestiami. Atak, no, tej karty jest słaby, tym bardziej żywotność tej karty jest też słaba. No i koszt 3 many, czyli tak średnio bym powiedział w porównaniu do statystyk. Ale za to na agonii przyzywa mi pechowego tresera 4-4. Niby fajnie, tylko że jeśli ta karta dostanie wyciszenie, to w tym momencie jest bezużyteczna, słaba i do niczego się praktycznie nie nadaje. Tak czy siak, jak dla mnie, ta karcioszka raczej nie będzie się pojawiać, a jeśli już, to bardzo rzadko, słabo jest grywalna i ode mnie otrzymuje ta karcioszka na rankedach ocenę 3, a na arenie dostaje 4 z minusem. Następną kartą, którą omówię, jest za 4 many, 5 ataku, 4 życia, zwykły common, poskramiaczka, biesunów i wyrzutek, przyzwij 2 demony, 1-1. I jest to karta oczywiście do Demon Huntera. Koszt nawet całkiem ok. Ma 5 aż ataku, więc całkiem spoks. No, tutaj troszkę gorzej, jeśli chodzi o żywotność tej karty, bo tylko posiada 4 życia. No i na wyrzutku przyzywamy sobie 2 demony 1-1, czyli właściwie nic szczególnego, ale zawsze to coś dodatkowego na stole. W miarę jest grywalna, będzie się pojawiać, choć uważam, że nie za często. I w moim odczuciu ta karta otrzymuje na rankedach ocenę 4 z minusem, a na arenie dostaje 4 z plusem. Następną kartą, którą omówię, jest za 5 many, 1 ataku, 1 życia, zwykły common, Herald Krwi. Jest to karta dwuklasowa. Gdy masz tę kartę w ręce, otrzymuje +1/+1 za każdym razem, gdy zginie przyjazny stronnik. I tu od razu rzuca się w oczy coś takiego, że buffujemy sobie, ale tylko i wyłącznie, jeśli ją posiadamy w ręce. I jak dla mnie, karcioszka jest całkiem ok, aczkolwiek, no, można by się zastanowić nad jej kosztem. Czy jest całkiem spoko, czy za drogi, a może za niski? Co prawda u Demon Huntera nie jest to jakiś wielki problem, aby kilka minionów zginęło dosyć szybciej. Dzięki temu sobie będziemy mogli zbuffować tą kartę, no ale załóżmy, zginie 5 minionów i co? Będziemy mieli kartę za 5 many 6x6, czyli to nie jest jakaś specjalna rewelacja. Tym bardziej, że ona na wejście nic nie robi. Dlatego ta karta według mnie średnio jest grywalna, będzie się pojawiać, ale raczej rzadziej. I jak dla mnie otrzymuje na rankedach ocenę 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 3. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 1 many, to Demon Huntera, zwykły common, podwójny skok. Dobierz kartę wyrzutka z twojej talii. Coś można powiedzieć o tej karcie. Karta jak najbardziej spoko. Za 1 many po prostu dobieramy sobie kartę wyrzutka, czyli będziemy mieli możliwość dobrania jeszcze jednej potem karty. O i oczywiście spełnimy warunek wyrzutek. Jeśli nie spełnimy, no to w tym momencie karta jest, że tak powiem,
martwa na daną chwilę, niewiele robi i tracimy powiedzmy tylko jeden punkt many, żeby dobrać kartę. Albo i też nie. Karta, owszem, będzie grana, będzie się pojawiać i jak dla mnie zasługuje na rękę dach na ocenę 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 4 minus. Przechodzimy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 2 many do maga. Rar, nauka do sesji. Dobierz jedną kartę, obrażenia zaklęć ulepszają to zaklęcie. Co można powiedzieć o tej karcie? No jest całkiem możliwa. Nie jest może jakoś super fajna, ale też nie jest jakimś totalnym krapem. Dobieramy sobie oczywiście kartę i to jest fajne. Ta karta będzie się pojawiać, ale tylko w specyficznych deckach, w specyficznych sytuacjach. Będzie grana, jest w miarę grywalna i ode mnie otrzymuje na rękach ta karciuszka ocenę 3 z plusem, a na arenie dostaje 2 z plusem. I następną kartą, którą omówię, jest karta za 7 many do Demon Huntera, zwykły common, spaczenie strażnicy. Przyzwij 3 demony, 1, 2 z prowokacją, kosztuje 1 mniej za każdym razem, gdy ginie przyjazny stronnik. No, karta wydaje się na pierwszy rzut oka całkiem spokojna, bo przyzywamy sobie 3 demony, 1, 2 z prowokacją, tym bardziej, czyli coś stopuje. I kosztuje tę kartę 1 mniej za każdym razem, gdy ginie przyjazny stronnik. No właśnie. I tutaj rozbija się ta karta o koszt, bo ona kosztuje aż 7 many, czyli dosyć drogo. Na pewno nie rzucimy jej ani w drugiej, ani w trzeciej turze. Podejrzewam, że najmniej dopiero od czwartej tury, może piątej. Karta będzie się pojawiać, ale nie za często. Będziemy ją widywać. W miarę jest grywalna i ta karcioszka na rękach ode mnie otrzymuje ocenę 3 z plusem, a na arenie dostaje taką samą. Następną kartą, którą omówię, to karta za 1 many, dwuklasowa, rar, demoniczny towarzysz, przyzwij losowego jednego z demonicznych towarzyszy. Niestety karta ma spory minus, ponieważ przyzywamy, owszem, jednego demonicznego towarzysza, ale niestety losowo. I tu to jest nie za fajne. Jednakże plusem tej karty jest to, że kosztuje tylko 1 manę, więc całkiem spoko. Jest w miarę grywalna, będziemy ją widywać, może nie za często, ale jednak. I jak dla mnie ta karcioszka na rękach otrzymuje ocenę 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 3 z minusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta zatrzymany, 3 ataku, 4 życia, karcioszka do maga, zwykły common, żarliwiec, erupcja magii, rozdziel losowo 4 punkty obrażeń między wszystkich wrogich stronników. Mieliśmy już kiedyś podobną kartę, była grana i nawet bym powiedział, że dosyć mocno, a ta według mnie też będzie grana. Będzie się pojawiać, będziemy ją widywać. Tym bardziej, że ma ciekawą zdolność i co więcej, walimy 4 punkty obrażeń we wrogich stronników. Niestety, losowo rozdzielając te punkty. Jak dla mnie karta jest całkiem spoko i na rękę według mnie zasługuje na ocenę 4, a na arenie dostaje 3 z plusem. Następną kartą jest karta za 5 many, 3 ataku, 6 życia, karta do maga, jest to rar, zaklinaczka żmijów, erupcja magii, przyzwij 2 żmije many 1-3. Coś można rzec o tej karcie, że na pewno jest całkiem spoko, bo po pierwsze ma spoko przeżywalność, czyli 6 punktów życia, co prawda jej atak jest średni, ale w tej karcie nie chodzi o atak. No, kosztuje, niestety, 5 many, ale zdolność ma całkiem ok, ponieważ przyzywamy sobie aż 2 żmije many 1-3. A tym bardziej, jak będziemy rzucać czary, to te żmije many będą oczywiście rosły. Mam na myśli atak. Za 5 punktów many otrzymujemy 3 stwory. K
karciuszka będzie się pojawiać, jest grywalna, będziemy ją widywać. I na rankedach otrzymuje ta karciuszka ode mnie ocenę 4 z plusem, a na arenie dostaje 4. Kolejną kartą, którą zaprezentuję, to karciuszka za 1 manę, broń, 1 ataku, 4 możliwości razy użycia. Jest to epik, półksiężyc celności. Gdy twój bohater zaatakuje stronnika, twoi stronnicy także go atakują. Pierwszy raz jak zobaczyłem tą kartę, pomyślałem tak sobie. I z jednej strony, według mnie, mam rację, z drugiej strony, nie bardzo. Po pierwsze, karta jest dwuklasowa. Po drugie, kosztuje tylko 1 many, no ale minusem jest właśnie jej atak. Karciuszka w miarę jest grywalna. Będzie się pojawiać, może nie za często, ale jednak otrzymuje na rankedach ta karta ocenę 4 z minusem, a na arenie dostaje 4. I to by było wszystko, jeśli chodzi o omówienie kart w tym materiale. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!